Nigdy nie zapomnę wizyt u mojej mamy, która, krzątając się w kuchni pachnącej pieczonym ciastem, zwykła mawiać. Idziesz do ludzi po rozum, a do matki po serce. Wracałam wtedy po to serce za każdym razem, kiedy problemy studenckiego życia okazywały się za ciężkie, z walizkami wypełnionymi książkami, z trudem dochodziłam do domu i dzwoniłam do drzwi. A ona otwierając, zapraszała mnie do środka, powtarzając: Przecież nie będziemy witać się przez próg. Około 1500 lat temu Słowianie palili zwłoki zmarłych, a popioły rozsypywali pod progiem domu. Duchy miały opiekować się domownikami. Próg domu był granicą między bezpiecznym wnętrzem a groźnym światem zewnętrznym. Witanie się nad progiem naruszało tę granicę i obrażało duchy. Chyba miał rację rosyjski dramatopisarz Aleksander Gribojedow, pisząc „Domy nowe, lecz przesądy stare”. Czy trzeba kogoś jeszcze przekonywać, że wierzenia dawnych słowian są obecne dzisiaj w naszych zachowaniach? Zastanówmy się chwilę, dlaczego odpukujemy w niemalowane drewno, kiedy mówimy o swoich nadziejach na przyszłość? Można przyjąć, że postępujemy jak nasi przodkowie, którzy pukali w drewniane ściany, by nieprzychylni im bogowie nie usłyszeli planów i ich nie pokrzyżowali. Być może wiara w to, że pewne zachowania mogą przynosić szczęście lub przyciągać pecha, leży w naturze człowieka. Chcemy wierzyć w skuteczność naszego działania, słowem w związek z tym, co robimy, a tym, co następuje w konsekwencji. Jeśli będę trzymał kciuki, to wszystko się uda. Przypomnijmy legendarnego polskiego trenera Kazimierza Górskiego. Podobno nie golił się przed ważnymi meczami, ponieważ wierzył, że to przynosi szczęście i jemu oraz polskim piłkarzom chyba przynosiło. W obliczu powyższych faktów wypada założyć, że jesteśmy przesądni. Jednak, co ciekawe, według sondażu Cebos 46% Polaków nie wierzy w przesądy. Jednocześnie większość z nich, aż 60%, praktykuje trzymanie kciuków za czyjeś powodzenie. Jak się okazuje, wiara w przesądy i zachowania przesądne to dwie różne rzeczy. Przypominam sobie o tym zawsze, kiedy muszę wrócić do domu po coś, czego zapomniałam po kluczyki do samochodu, albo po dokumenty. I choć nie jestem przesądna, zabieram wtedy co potrzebne i siadam na chwilę na krześle. Nie po to, by odwrócić pecha, ale po to, by wspomnieć moją mamę, która mawiała: Oj, to niedobrze wracać, będziesz miała pechowy dzień.